Co to są te kropki, co tu się Zosi pokazuje? Zobacz, jej pierwsze oko. Teraz zamykam całą przestrzeń Zosi. Nikt a nic nie może uciec. Zobacz, jak wygląda Zosi energetyka. Taka niestabilna trochę. Dobrze. Co się dzieje z energetyką? Jaka jest aura? Ogólnie jest dobra, ale tak jakby poprzesuwana czy coś. Dobrze, teraz dajcie specjalne okulary prawdy, przy którym nikt ani nic się nie ukryje. Teraz zobacz, o co tu chodzi, co tu się dzieje. Co jest powodem tego? Co ma na to wpływ, że takie rzeczy się dzieje? Jakieś ataki? Ataki? Czyje ataki? Teraz są ci przed tobą, powiedzmy, jeżeli to są byty, to wszystkie byty są. Przed tobą żyją, atakują. Ile ich jest? 5. Zapytaj się ich, czego chcą. Dlaczego jej to robią? Zostały wysłane. Od kogo zostały wysłane? Od tych, którym przeszkadza. Aha. Zosiu, czyli nic się nie skończyło. Pomagałaś? Ludzie cię atakowali. Dalej pomagasz? Dalej cię atakują. Rozumiesz? Mhm. Czyli ty podchodzisz sercem i na ciebie schakuje wszystko. Tak, wiesz co, że tak wczoraj w najgorzej się zrobiło z ręką, nie? Tak. A dzisiaj ty to odczułeś i ja też odczułam, że tak jak... Spadła ci taka siła energii. Tak. Słuchaj, tak od łokci. Nigdy nie miałam tego. Dobrze, komu robiłaś coś? A tutaj tak to komuś dotknęłam, to tu, to tam. I pozbierałaś. Ale że tutaj są ci ludzie. Znaczy ludzie to są ludzie, wiesz, a byty to są byty. No tak. Także to są różne rzeczy, oni to nieświadomie. To się dzieje nieświadomie. Byty są świadome, a ludzie nie. To jest cholerny świat, jak to mówimy. No, dobrze. No i... Dobrze, w takim razie załatwimy sprawę bardzo ładnie. Dobrze. Posłuchajcie, chłopaki, jest was 5, ja mam dla was propozycję. Zostaliście wysłani do brudnej roboty i zabrudzacie siebie. Chcecie mieć złą karmę, chcecie później cierpieć, męczyć się. Ja mam dla was propozycję. Ja was oczyszczę w słoneczku i uwolnię was. Nie będziecie musieli tego robić, a ci, którzy was wysłali, nie będą nawet o tym wiedzieli. I w ten sposób będziecie wolni i będzie wszystko dobrze. Tamci będą myśleli, że wy pracujecie. Zosia będzie wolna, wy będziecie wolni. Wszyscy będą zadowoleni. Chcecie tak? No po co? Oczywiście. To jest bardzo mądre wyjście. Ja teraz biorę te byty. A, jeszcze wzywam wszystkie inne. Absolutnie wszystkie inne. Pomóżcie mi, chłopaki. Powybierajcie wszystkie byty, wszystkie klątwy, wszystkie jakieś rzeczy, które do Zosi się przykleiły. Pomaga ludziom, pomaga ze szczerego serca. Wiele świństwa się do niej przypiło. Oczyście ją wszystko, żebyście od razu zabrali, a ja was tam w słoneczku oczyszczę i z waszych, i z tego, co mi pomożecie. Dobrze? Robią? Ale mówią, że co? Za dużo dla nich tego. Za dużo, dobra, bierzcie ile dacie radę. Resztę ja wyczyszczę. O, ja was wzmacniam teraz, żebyście mieli dużo siły. Zabierajcie ile dacie radę. No, to takie wielkie te... Już spakowani?
Dobrze, ja ich teraz biorę, zanoszę do słoneczka. Słoneczko centralne teraz specjalną mocą, którą jeszcze wzmacniam, oczyszcza ich całkowicie i z tego, co zebrali, i z tego, co było ich obciążeniem. Wszystkie kary, winy, klątwy, byty, wszystko, co do nich się wcześniej przyjęło, wszystkie programy na wszystkich poziomach całych istnień i w nieskończoność poza nieskończoności poza. Wszystko, słoneczko, taka fala światła zdejmuje z nich, od razu to wszystko spala, to znika, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, nigdy nie istniało. A teraz, czy chcecie jeszcze może pomóc mi oczyścić Zosię? Czy mam was odprowadzić? No, jeszcze dwa chcą. Dobrze, fajnie, to tam te trzy odprowadzam, a te dwa przychodzą do Zosi teraz i już są mocne, potężne i oczyszczają Zosię z wszystkich brudów, jak została zabrudzona przez kogokolwiek. Wszystko zbierają. Jak już oczyszczą, Zosia będzie świecić się czystym światłem, oni to wszystko zabiorą, to ja ich zaniosę, oczyszczę teraz. Będzie dobrze. No, znowu mówię, wszystko dużo. Znowu za dużo. Dobrze, w takim razie to weźmiemy parę kursów. Dobrze, ja ich teraz biorę z tym wszystkim do słoneczka centralnego. Centralne słoneczko oczyszcza automatycznie do zera ze wszystkich poziomów całego istnienia, jak nieskończoność poza. Od razu to wszystko spala, to znika, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Oni są czyściutcy, wypełniam je czystą energią takiego istnienia i znowu przychodzą i znowu Zosię oczyszczają. No i znowu się naładowało. Znowu pełni, co? Dobrze, znowu zanoszę do słoneczka. Znowu stają w centralnym słoneczku, znowu w centralnym słoneczku specjalną mocą. Oczyszcza ich całkowicie. I od razu wszystko spala, znika, nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. Oni są wolni. Znowu doprowadzą do nich silną, potężną energię. Oni są teraz 100 razy więksi. 1000, 1000000 razy więksi. A teraz 1000000000 razy więksi. Potężni przychodzą z powrotem. I teraz oczyszczają znowu Zosię, jak się da to do zera. No, oczyścili, ale mówią, że czegoś nie mogą ruszyć. A czego nie mogą ruszyć? Niech powiedzą, ja to sam ruszę. To jest takie jakby pręt, czy coś, z czymś takim nawiniętym na to. A kto to założył, czy wiedzą? Jakaś istota negatywnie nastawiona. Dobrze, w porządku. To jest, że łajdy cię szkodziły, wysyłały różne rzeczy, to jeszcze jakaś piękna wdzięczność. Niedobrze się robią takich ludzi, no ale to są tylko ludzie. Dobrze, w porządku. W takim razie ja teraz zabieram tych dwóch z tym wszystkim, co zabrali do centralnego słoneczka. Teraz specjalną energią zostają oczyszczeni całkowicie do zera na wszystkich poziomach. Całego istnienia w nieskończoność, poza nieskończoności, poza wszystkiego. To energia światła. Ściąga z nich, oczyszcza, spala od razu. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Oni są od tego wolni na wszystkich poziomach. I teraz serdeczne dzięki za to, żeście pomogli. Odprowadzam ich do jedności i odchodzą jako wolne, czyste, spokojne istoty. Cześć, papa. I nikomu nie mówcie, że jesteście wolni. Dobrze. W takim razie teraz, Piotruś, zobacz, gdzie u Zosi jest ten pręt z tym czymś. W którym miejscu to jest? To jest jamy. Tuż za kręgosłupem. Dobrze. A teraz wzywam tą istotę, która jest właścicielem tego i stoi przed tobą. Kto to jest? Taka ciemna istota. Dobrze. Jesteś 10 razy większy i potężniejszy od nich. Złap ją za kark i powiedz tak. Zabierasz to, czy on ci urwać łeb. Co wybiera? Nic. Jeszcze raz mówię do niej. Albo zabierzesz to, albo Piotruś weźmie i ten pręt ci wsadzi w tyłek i dopiero ci łeb urwie. To nie chcę. Czego nie chcesz? Tak. Pręt, żeby wsadzić. To zabieraj to. Zabieraj ten pręt. Z podłączeniami ze wszystkim. Zabieraj. Wziął? Mhm. Teraz ja się pytam. Dlaczego to zrobiłeś, Zosiu? Bo przeszkadzało.
Czy to znaczy, że skoro ty jej teraz przeszkadzałeś, to mamy cię tam prędko tu dupę sadzić? No. Rozumiesz teraz? Czy rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Bo ona tobie przeszkadzała, to teraz ty jej przeszkadzasz, więc my mamy tobie zrobić krzywdę. Czy ty jesteś nienormalny? Dlaczegoś o tym nie pomyślał? Nie słyszałeś o tym, że nie czyń drugiemu, co tobie niemiło? No słyszę. No to jak słyszałeś, tym gorzej dla ciebie. Zabrałeś wszystko, pamiętaj wszystko, pozabieraj, żeby nic nie zostało. Wszystko pozabieraj po sobie. Coś jeszcze było. To zabieraj. Nic nie może zostać. I żeby to było ostatni raz, że coś takiego zrobiłeś. Ja teraz na czoło daję ci pieczęć, po to, żebyś nigdy więcej, żeby więcej nigdy cię nie spotkał w tej przestrzeni. Dlatego, że jeżeli spotkam cię w mojej przestrzeni, w Zosi przestrzeni, albo ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają, którzy przyjeżdżali do mnie na spotkania, z którymi mam kontakty, czy którzy byli na sesjach, albo którzy jeszcze przyjadą do mnie, jeżeli spotkam cię gdzieś, to wtedy już ci tego nie daruję. Wtedy odtworzę 10 takich prętów i ci w tyłek wsadzę. Pamiętaj, nie żartuję. Rozumiesz, co mówię do ciebie? Tak. I powiedz wszystkim innym takim baranom jak ty, żeby nie czynili nikomu krzywdy. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Zosia niczego złego nie robi. Ona robi dobre rzeczy, pomaga ludziom. Rozumiesz? Rozumiem. Dobrze. Wszystko pozabierałeś? Dlaczego? Dobrze. Sprawdź, Piotruś, czy wszystko zabrał. Bo jak coś znajdziemy, to już nie damy mu szansy. Daję ci okulary specjalne prawdy, przy którymi nikt ani cię nie ukryje. Sprawdź. Zwiększam moc tych okularów na wszystkich poziomach całego istnienia w nieskończoność, nieskończoności poza. No nie widać. Dobrze. W takim razie ja go odprowadzam teraz do słoneczka. Słoneczko go oczyszcza całkowicie ze wszystkiego takim aktem łaskawości i miłosierdzia mojego. Oczyszczam go do zera. Od razu słoneczko to spala. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A on odchodzi teraz do przestrzeni, żeby czynić dobro. Naprawiać. Wszystko to, co robiłeś do tej pory i szkodziłeś takim ludziom, jak Zosia, co pomagali, to teraz będziesz takim ludziom pomagał. Będziesz służył takim ludziom. Będziesz chronił, bronił i będziesz robił to bezinteresownie. Zrozumiałeś, co powiedziałem? Tak. To jest odpracowanie swojej karmy. Ja dla ciebie jestem łaskawy, ale masz odpracować swoją karmę. Pamiętaj, ty wiesz, kto jest wrogiem, wiesz, kto wysyła, to teraz wiesz, kim się masz zająć. Cześć, papa. Dobrze. Piotruś, ciebie przenoszę do naszej apteczki. Jesteś w naszej apteczce. Jest tu Zosia w apteczce. Stawiam tu klatkę diamentową, taką specjalną dla Zosi, której daje specjalne programy do oczyszczenia ją z wszystkich energii, brudów, programów, zapisów, kar, win, prąd, bytów, całkowicie do zera. Otwieram tą klatkę, wkładam Zosię, włączam specjalny program, który ma wciągnąć dokładnie wszystko, ze wszystkich poziomów, całego istnienia i nieskończoność, nieskończoności poza, każdej nieskończoności w nieskończoność poza. Wszystkie klątwy, byty, wszystkie kary, winy, wszystkie pieczęci, umowy, sakramenty, chcesz się Zosiu pozbyć? Wszystko. Wszystkie sakramenty, chrztu, bierzmowania, komunii, ślubów, umów, pieczeń, przyrzeczeń, obietnic, długów karmicznych, powiązań, połączeń, rodzinnych, obcych, obojętnie jakich, absolutnie z całego istnienia i w nieskończoność poza. Wszystko, cokolwiek się wydarzyło, cała iluzja z wszystkimi światami i wszechświatami, które powstały w związku właśnie z Zosią i ludziom. Teraz wszystko idzie do tej klatki, a ostatnio chodzi na czerwono. Jak wejdzie na czerwono, dobra, klatka się powiększa i wszystkich pakuje do środka. Jest.
teraz zamykam klapkę, zakładam folię w nieskończoność na tą klapkę, zamykam pod spodem, pieczętuję, blombuję. Nikt ani nic nie może stamtąd wyjść. Tylko czyste istnienie gości. Cała iluzja zostaje w klatce. Wychodzi tylko jedyna prawda, jaką jest Zosia istnieje. Istnieje bez nazwy. Ja tu mówię Zosia, ale jest bez nazwy. Jako istnieje. Podaj rękę i nie wyjdzie. Dobrze. Ja teraz doprowadzę do innej, czyszczą mi energię z istnienia. Zwiększam biliardkrotnie to czyste białe światło i energię życiową, srebrzyste światło połączam, wchodzą przez czakrę korony, wchodzą do wnętrza i wypełniają wszystkie ciała, wszystkie zmysły, wszystkie umysły i robią reset, pełny reset. Zosia rośnie, staje się 10 razy większa, 100 razy większa, 1000 razy większa, biliard razy większa i w nieskończoność. Światło i ta energia wychodzą na zewnątrz, robią taki kokon i zabezpieczają Zosię. Nikt ani nic już nie będzie miał do niej dostępu. Ja zwiększam jej moc miliard, biliardkrotnie w nieskończoność. I nikt ani nic nie ma takiej mocy jak ona. I nikt ani nic do niej się nawet nie może zbliżyć. Zabezpieczam tą przestrzeń, to jest czysta, własna energia Zosiu twoja. Tak jest wzmocniona, że nikogo niczego nie przepuści. Jesteś teraz absolutnie czysta i bezpieczna. I tak zostaje. Mamy spalić to wszystko, co w klatce? Oczywiście. Na mocy wolnej woli chwytam tą klatkę, daję do słoneczka centralnego, centralne słoneczko otwiera i wszystko z niej zjada, spala, to znika, nie istnieje, nie będzie istniało. A ty jesteś od tego wolny na wszystkich poziomach całego istnienia i w nieskończoność, nieskończoności poza, 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 nieskończoności poza. Powiedz mi, jak się czujesz? Czy czujesz się lżej, że coś się lżej, pozbywa? Ale wiesz, jak to na początku było, to faktycznie, że ja co jakiś czas czułam takie na zawirowania, uciski, ale to takie coś okropnego w czakrze korony. To tutaj czułam, że to ciągnęło stąd. Tak. No, z rąk to jeszcze czuję, nie, ale to od łokci w dół to coś makabrycznego, dosłownie jakby mi tam coś ciągnęło. Jakieś takie nici, igły, coś takie uczucie, szczypanie. Teraz masz takie uczucie? Jeszcze mam. Dobrze, zobacz. W prawej. Zobacz, Piotruś, co wam się dzieje. No, przy takim oczyszczeniu. To co to jest? Że jest jakieś odczucie. Może to się wyrównuje? To właśnie zaraz zobaczymy, bo może być to ten fantom, który schodzi. Bo przy tym oczyszczeniu, to co zastosowałem, to jesteś dosłownie jak kryształ. Widzę twoją strukturę jako kryształ. Czysty, takie lusterka. Wiesz co, także raczej chyba to będzie, no nie będzie. No zobaczymy. Nie, Piotruś oczywiście. Piotruś, jak to wygląda wszystko? Przeskamy. Ja teraz daję ci specjalne okulary. Zwiększam biliardkrotnie ich moc. Na wszystkich poziomach całego istnienia w nieskończoności poza. Widzisz całe istnienie Zosi. Wszystkie warstwy, wszystkie ciała, zmysły, umysły, poziomy. I zobacz. Przyszło mi coś. Przeskakuje, przeskakiwanie. Dobrze, ja zatrzymuję to. To coś, co przeskakuje, zatrzymuję w całości, z powiązaniami, połączeniami ze wszystkim. Co to jest? Jakby taki symbol, który się obraca. Dobrze, ja go zatrzymuję i on już stoi. Co to za symbol? Coś czekają, coś do kotwicy podobnego. Dobrze. Zapytaj się, kim jesteś. Kim jesteś? Znaczeniem zaszłości?
Dobrze, ja przenoszę ciebie teraz i to coś do tamtego czasu, z którego ono pochodzi. Obojętnie kiedy to było i Zosia też tam jest. Jak dawno to było? No raczej bardzo dawno. Dobrze, i co tu się wydarza? Już trzy pierścienie się pokazały. Dobrze. I co się dzieje? Zosia przez nią przechodzi. Tak. Że nakładają coś na nią. Zosia, przechodziłaś kiedyś jakieś inicjacje? Obojętnie. Czekaj, zaraz. Wiesz co, reiki kiedyś robiłam. Ile inicjacji robiłaś reiki? Jedynka, dwójka, trochę. Jedna było. Tylko raz. Jedne były te. Teraz. Przecież po mnie to nie odpowiadało. Dobrze, a czy coś innego jeszcze było? Jakieś inne inicjacje może? Że brałaś w czymś udział, gdzie nadawano jakiś status albo coś? Unikałam tego. W porządku, w porządku. No, ale nie, naprawdę tylko to pamiętam. Reiki? Reiki. Czyli dwa stopnie? Chyba dwa stopnie były. Bo mi to nie odpowiadało, nie? Dobrze. Ja się tego nie nauczyłam nigdy, tych wzorów. Dobrze, w porządku. Piotruś, ten pierścień, który dotyczy jeden, czy dwa, czy trzy, nie wiem, te pierścienie, które dotyczą reiki, świecą na czerwono, a te, które nie dotyczą, na czarno. No to jeden tylko świeci. Jeden, dobrze. Chcesz się go pozbyć, Zosiu? Tak, tak. Dobrze, złam go. I dajesz go do słoneczka, słoneczko spala z jego konsekwencjami, z jego całymi połączeniami, ze wszystkim i wszystkie odłączam od Zosi połączenia, z tym powiązane, co tam by za pierdoły, leci do słoneczka, spala, nie istnieje, nic nie będzie. Dobrze. Teraz, Piotruś, przenoszę cię do następnego tego pierścienia, drugiego w kolejce, do tego czasu, kiedy następuje ta inicjacja i teraz jesteś tam. Kto inicjuje Zosię? Naprawdę nie pamiętam. Dobrze, nie szkodzi Zosiu. Bo nawet jak ktoś tam ze znajomych przed tylą nie wchodziłam, nie? Ale może gdzieś coś. Dobrze, zaraz się dowiem, Piotruś. To jest chyba kapłan egipski, bo taki jakby symbol egipski się pokaże. W takim razie, Zosiu, chcesz, żeby mu oddać to? Tak. Dobrze, teraz oddajesz mu, mówi, że Zosia nie chce i jest wolna od tego, że ma to zabrać i może sobie nałożyć na głowę, jak chce. Bierze? Mhm. I niech odchodzi. To chyba coś z Horusem było związane. Z Horusem? Horusem, no. Oj, zaraz, o co tu chodzi, bo może nas zainteresować, o co tu chodzi. Czy co? Słudzy Horusa, coś tam. Dobrze. Już wiem, o co chodzi. Niech se to zabiera, niech spadają. Niech se Horus sam sobie będzie służący. Dobrze. Odsyłamy ich z tej przestrzeni, odłączam wszystko Zosi, wszystkie jakieś powiązania, połączenia, programy, że wszystko do tam, za tą inicjacją, z tą obręczą. Poszło, koniec. Oto się od tego zwolnia. Przenoszę cię teraz do tego czasu i miejsca, w którym była ta trzecia. I gdzie jesteś? Czego dotyczy? Kim jest Zosia? W jakich to czasach? Ogólnie to mi się taki symbol od razu pokazał. Tak. Taki. On jest biały i powiedzmy, że widelec o trzech zębach. Neptun? Tak. I on ją inicjował? Na co? Miał jakby osądzać? Osądzać? Mówi go imię. Chcesz to robić, czy nie? Podać mu? A co to? No jakieś osądy miałeś robić w jego imieniu. Nie, oddać. Dobrze. Oddaję jemu to, powiedz, Zosia, oddaję, że nie chcę tego robić, razem z programami, z powiązaniami, ze wszystkim.
i też, że oddaje mu wszystko to, co zrobiła w jego imieniu. Oddaje mu wszystko. Nie jest zadowolona. To nas nie interesuje. Ona tego nie chce, masz zabrać i koniec. Chyba, że chce, żeby ci tyłek skopać. Chce, żeby ci skopać tyłek? No. No. To twoje niezadowolenie nas nie interesuje. Nie chce Zosia, wyraźnie mówi, zabieraj to wszystko i spadaj. Cześć, papa. Dobrze. Co śmiesz się teraz czujesz? Ale w tych momentach, nie? To taki ucisk w głowie, tak jakby głowa była przepołowiona na pół. Tak. Coś tam ciągnęło. Tu w pierwszym oku widzę takie rozblaskujące światło. Jak gdyby... No to już teraz jednolite, już tak jakoś mnie wiruje. Ale tak jak gdyby coś jeszcze na głowie czuję, na górze. Na czakrze? Tak z boku czakry. Dobrze, Piotruś, co to jest? Zobacz. Podpięcie jakieś. Duże czy małe? Średnie. Dobrze. Teraz odłączasz to podpięcie. Wszystko wyciągasz, to co zresztą jest to podpięcie z całymi podłączeniami, korzeniami, to wszystkim odłączasz. Trzymasz w ręce, podpalasz zapalniczką, to się zaczyna palić i puszczasz jak ląd. I teraz siła ognia poszła po tym lądzie do właściciela i wyleciał w powietrze. No i po smrodzie. I to się z niej wolno. Jak się czujesz? Znowu światełka się pokazują, ale ten smród, taki jasne światło w dół zleciało, nie? Jak to... To bajka. Chodzi mi o to, że czy gdzieś czujesz jakiś dyskomfort, jakiś coś. Bo ostatnio to w tej głowie najgorzej było, nie? Chyba nazbierałaś tego syfu, że po prostu głowa mała. Ale wiesz, już był moment, że już było lepiej. To było dobrze, bo dlatego, że wtedy byłaś oczyszczona ostatnio, było wszystko dobrze. Ale widzisz, to chodzi o to, że ja ci zaraz powiem właśnie, jak się do tego zabierać, bo nie pamiętam. Jeszcze czuję taki okrąg, jakiś taki wir na głowie. No to co to jest? Rzeczywiście od razu mi się takie świecące coś pokazało. Co to jest? Odprowadzenie? Odprowadzenia? Odprowadzenie. Sprowadzenie? Jest właściciel tego? Kto to jest właścicielem tego urządzenia? Jakaś istota, a nie ludzka. Dobrze. Słuchaj, Gostku, zabieraj to. Bo zaraz wbije cię to w głowę. I nikt ci tego nie zdejmie. Zabieraj wszystko z połączeniami, powiązaniami ze wszystkim. Zabieraj, spieprzaj stąd i żebym cię nigdy nie zobaczył więcej w tej przestrzeni. Już. No zabieraj. I spadaj stąd. Zosiu, jak teraz czujesz głowę? No jeszcze coś czuję. To jest to samo, czy coś innego? Jest tak jakby bardziej, wiesz, na połówce głowy, z lewej strony. Tak jakby połowa, nie? Bo tak przedtem... Z lewej strony, tak. Zobacz, teraz z lewej strony, bo tam to było z prawej, tak? Tam to było tak aż z środku. Mhm, dobrze, a teraz, Piotruś? Teraz mi się pokazało takie coś... poskręcane jakby, takie dwa druty. Dobrze. Jest właściciel teraz przed tobą tego czegoś. Kto to jest? Taki z rogami jakiś. Z rogami. Dobrze. Słuchaj, z rogami. Zabieraj to. Od razu zabrał. Sprawdź, wszystko zabrał. Jeszcze pulsuje. Taki jakiś jest. Znowu symbol. Dobra, ty z rogami zabieraj tam wszystko, co tam jest. Twoje, nie interesuje mnie. Zabieraj wszystko i teraz dwa, szybko. No to też zabrał. I teraz co się czujesz? Jeszcze czuję, ale jeszcze inaczej. Tu gdzieś tak w tym miejscu, bo to przedtem było jeszcze takie coś takie ciągnące.
Rogaty zabieraj to też, co Zosia mówi. Wszystko, co Zosia mówi, zabieraj od razu. To jest, ty zabierasz, a ja ci ubani ukręcę. Zabieraj wszystko. Wszystko pozabieraj, żeby nie było nic, co się nie ma czuć. Ma być cisza, spokój. No, wyciągnął coś tam. Dobra. Jak teraz, Osiu? Jeszcze coś wiruje. W którym miejscu? Też tak tu. Wszystko przy środku, wiesz? Dobrze. Olga, ty oczyść całą czakrę korony, wszystko tam. Poczyszczę wszystko. Co twoje, nie twoje, ale wszystko. Kurde, jak kopnę w dupę, no zobaczę, zaraz. Mówię ci, życie rogi spadną z głowy, jak ci przywalę, zaraz. Biorę się. Jak tak mówiłeś, to mi takie kropki niebieskie, takie wiesz, ciemne, nie wiem, znaczy może nie takie ciemne, ale niebieskie kropeczki się pokazywały. Pozabiera wszystko? Jeszcze coś. Poczekaj, Zosiu. Pozabiera wszystko? No mówisz, że tak. Dobra. W takim razie teraz spadaj stąd i żebym cię nigdy więcej w tej przestrzeni nie widział. Pamiętaj. Uciekł? Bardzo dobrze. W porządku. Teraz, Piotruś, daj ci specjalne okulary. I teraz idziesz zobaczyć, skąd to wszystko wychodzi. Skąd to wyłazi wszystko. Czujesz coś tam, Zosiu, gdzieś? Teraz poczułam tak, zaczekaj, kurwa, jest straczy tu. Dobrze, ale tak poczułam, wiesz co, tu zatoki, tam górze, bo to taki ucisk nocy, to jak gdyby zęby w przenosie tu. Dobrze, zobacz, skąd to przyszły te informacje właśnie o zatokach i przy zębach. Skąd ta informacja przyszła? Bo tu następny jakiś gnój się bawi i porzuca na pierdoły. Musimy kogoś zastrzelić, będzie spokój. Akcja łaskawości się kończy. Dobra. Teraz daję ci okulary prawdy i patrzysz prawdę. Skąd to wszystko wychodzi? Kto jest inicjatorem tych wszystkich pierdół? Właściciel ten prawdziwy stoi przed tobą. Kto to jest? Co to jest? I skąd to wszystko? Jak on to sieje? To mi się pokazało takie... Można powiedzieć, że takie martwe drzewo, z którego się coś sypie ciągle. Dobrze. Zapytaj się tego martwego drzewa, kim czym jesteś? Kim czym jesteś? Przyszłem propagatorem. Propagatorem? Dobrze, skąd się wziąłeś? Skąd się wziąłeś? Z kumulacji zawiści, zazdrości. To nawet nie będę pytał czyjej. W takim razie teraz ja zdejmuję z Zosi absolutnie wszystko, ze wszystkich poziomów ciał, istnień, całego umysłu, wszystko zdejmuję, co jest powiązane z tym drzewem, z tym próchnem, zdejmuję ze zębów, zdejmuję z zatoki i całe to drzewo, próchno, to wszystko zabieram i wysyłam do właścicieli tego syfu. I jeszcze wzmacniam to milionkrotnie i poszło to. To tak jakby się rozbiło i w wielu kierunkach. Poszło do właściciela. Teraz doprawiamy czystszą energię, światła, to przez czakrę korony wchodzi, synchronizuje czakrę korony, wchodzi do środka, oczyszcza, dezynfekuje, synchronizuje całą głowę, umysł, zmysły, wszystkie przestrzenie, idzie na całe ciało, aż do czubków palców, rąk i nóg. I nastaje cisza, spokój i równowaga. Jest tak, Zosiu? Już tak rzeczywiście się błoko zrobiło, ale jeszcze tu w lewej części zatok. Zakuło mocno. No, ale to nic nie ma. To nie ma, no to dobrze. Nie ma nic. Czyli to taki mógł być jeszcze jakiś nerwoból albo, albo jakiś ten... Uwolnienia, to tak może to tak, być. Tak, ale tu już nic nie widzę. Jest czyściutko, ładnie. To drzewo, ono by się sypało i cały czas by takie gówna leciały, a my byśmy się tutaj pałowali.
Wiesz co? Dlatego to był dobry pomysł wrócenie. W tej chwili będzie spokój ciszy. Teraz Osiu ci powiem, jak masz się zabezpieczać. No właśnie. Bo to jest ważne, dlatego że tamtym razem cię pięknie oczyściłem. Jestem w szoku po prostu. Jak ciebie obudzę, tylko... To nie tak by się stało, bo ja poczułam tam właśnie tą aktywną czapkę, nie powiem już. Bo było długo dobrze. Tak, bo przez jakiś czas byłaś zabezpieczona. Słuchaj, i zbyt mocno, żeby cię gnoje zaatakowali. Ja tego małego chrzciny były. I tam już po wyjściu z kościoła, w kościele obcasy, bo tak zostawiłam. To już zaczęło. Już wszystko wiem, dobra, no? Starczy, już wszystko wiem. Posłuchaj teraz. Jeżeli będziesz musiała wchodzić do jakiegokolwiek kościoła, kładziesz prawą albo lewą rękę na splocie słonecznym i zamykasz swoją aurę, energetykę na splocie słonecznym. Kładziesz rękę tak, to na Napoleon nosił. Tak, no ja już trzymam. I w ten sposób zamykasz i tylko tak, wystarczy, że zamykasz aurę, pomyślisz sobie, zamykam aurę przed wszystkimi i możesz wchodzić gdzie chcesz, nikt nie ruszy cię. Czy to będzie kościół, czy cmentarz, czy cokolwiek. No, to jest, no, nie, od nie dochodzi. Trzeba, tak? Dlatego mówię, w takich przypadkach, teraz jeżeli nim kogokolwiek dotkniesz, kogokolwiek zechcesz pomóc, to zamykasz aurę swoją też, przykładasz rękę na ułamek sekundy, wystarczy, że przyłożysz tę rękę otwartą, że zamykasz aurę, nikt a nic do ciebie nie może wtedy wejść i możesz wtedy pomagać, masować, uzdrawiać i robisz to wszystko w ten sposób, że pomyśleć musisz, żeby tak, robię to dla ciebie twoją energią, czyli robisz cudzą energią, nie swoją i w ten sposób, rozumiesz, jeżeli pomagasz, to pomagasz tą energią cudzą, a nie swoją. Twój zbiornik energii ma być pełny. I wtedy ty się nie będziesz męczyć, ty będziesz robiła cuda. Rozumiesz? I nic na ciebie nie wsiądzie, bo będziesz potężna, mocna. Dlaczego tak się dzieje? Bo byłaś przez jakiś czas czysta po oczyszczeniu, byłaś wzmocniona. Powoli, powoli, powoli zaczęła twoja energia być przez ciebie wydatkowana. Tak, wiesz, jeszcze rodzina, mój dom no i wtedy wpadli diabły i ci zżarli wszystko i teraz jak już dopadli, to potem już w mig. Ja to jak patrzyłem, to tak, po tamtym spotkaniu bardzo długo było czysto, światło, a potem tak powoli, powoli, coraz szybciej, a potem momentalnie, tak jakby momentalnie w którymś miejscu. A ty mówisz, że było w kościele. Rzeczywiście, przy chrzcie, to mogło to być, bo tam jest taka jakby linia, gdzie z tego szarego momentalnie skoczyła na czarne i potem już poleciało piorunem. Nie, wiesz co mnie zaskoczyło, no bo ty solidne, tak? I w życiu obcasów nie zgubiłam, a tu mi się zerwały w połowie obcasy. No tak, bo chodziło o to, żebyś ty zwróciła uwagę na coś innego, żebyś ty otworzyła się i dała się zaskoczyć. Masz proste, wiesz o co chodzi. Pilnuj tylko tego, według tych zasad postępuj i nic nie ruszy się. Zobaczysz. Teraz wracam do swojego ciała. Ja policzę do 10, ty się wybudzisz. Nim się wybudzisz, zabezpieczam całą twoją przestrzeń i nikt ani nic w twoją przestrzeń już nie wejdzie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę, kontrolę swoim ciałem, zmyślami poruszę się i powiedz, jak się czujesz. No teraz to się luźno czuję. Dokładnie. I Leszek, ja nie jem mięsa tyle czasu. Ale to nie mięso ci zaszkodziło. Nie, nie, nie. Bo tam jest też energia negatywna. Negatywna? Tak.